A my teraz wracamy do opisu sytuacji politycznej w Polsce. Naszym gościem profesor Mieczysław Ryba, politolog. Dzień dobry. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór. Chociaż nie wiem, czy to jest dobry wieczór. Mija mniej więcej doba od zatrzymania dwóch posłów. Informacja z ostatniej chwili, że marszałek Sejmu opublikował w Monitorze Polskim postanowienie o wygaszeniu mandatu posła Mariusza Kamińskiego. To wszystko na podstawie wątpliwej prawnie decyzji Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego, Izby, która nijak w swojej kompetencji ma ocenę tego typu spraw i to budzi poważne wątpliwości. No i w ogóle kierunek rządów Donalda Tuska zaczyna budzić coraz większe wątpliwości. Jaki jest de facto cel polityczny tych działań dla obecnego premiera polskiego rządu? No, jeśli mamy na chwilkę zatrzymać się przy marszałku Hołowni, no to jeśli taka jest jego decyzja, to znaczy, że go zmielił, Donald Tusk go zmielił. Myśmy to mówili w różnych komentarzach, że on sobie nie pozwoli na to, by Hołownia brylował, dowcipkował i udawał człowieka ponad podziałami, że Tusk zmusi go do tego, by po prostu wystąpił jako żołnierz w tej wojnie polsko-polskiej, to znaczy tak ją zaostrzy, że nie będzie miejsca dla trzeciej drogi. No, gdyby Hołownia stanął ponad tym i powiedział, że respektuje wyrok Izby Kontroli Nadzwyczajnej, no to by był kimś w polityce. Tak to już jest, wydaje się, po Hołowni jako bycie niezależnym. Pewnie skończy tak jak Petru i jemu podobni. To jest kwestia, ale to jest zamiar, jeden z zamiarów Tuska. Drugi, który się jawi, już pomijając wszystkie aspekty prawne, bo to mielone jest na tysiąc sposobów i wydaje się, że jakąś jasność mamy, no to jednak tutaj mamy do czynienia z taką odbudową, rekonstrukcją pewnego układu, możemy go umownie nazwać okrągłostołowym, który został odsunięty z pewnych sektorów władzy i w tym przede wszystkim chodziło im o władzę sądowniczą, ale również w wielu innych dziedzinach. Przez 8 lat był konsekwentnie odsuwany albo uszczuplała się jego władza. Natomiast ten obóz ma pełne przekonanie, że jest jedynym uprawnionym do tego, by realnie władzę w Polsce sprawować, ewentualnie wewnętrznie się tasować, raz w tą, raz w ową stronę. Tak to wydaje mi się wygląda i złość poprzez ten post 8-letni jest tak duża. Takie są z tym związane napięcia i chęć rewanżu i zemsty, że ona się wyraziła w takiej najbardziej, byśmy powiedzieli, brutalnej formie poprzez aresztowanie tych dwóch posłów. Ale proszę zwrócić uwagę, jeśli to zestawimy, tak jak to zrobił prezes IPN-u, sytuacją na przykład, nie wiem, Jaruzelskiego i Kiszczaka, którzy nigdy za kratki nie trafili, a mieli na sumieniu ofiary, mieli na sumieniu stan wojenny, mieli na sumieniu cierpienie setek tysięcy i milionów ludzi, no to ta trzecia Rzeczpospolita w żaden sposób nie jawi się jako praworządna, wręcz przeciwnie, no mamy tutaj do czynienia z czymś, co może bulwersować, ale to jest potężny konflikt społeczny przy akceptacji Brukseli i tych różnych organizacji, ponieważ one i z powodów geopolitycznych, i z powodów ideologicznych stoją po stronie tego obozu, powiedzmy, po okrągłostołowego, bo ten obóz okrągłostołowy przyjął na sztandary tęczowe flagi i jest po prostu, akceptuje wszystkie te geopolityczne przemiany idące w kierunku superpaństwa. PiS przeszkadzał. No i tak to mniej więcej dzisiaj wygląda. To zwiastuje nam niewyobrażalne wręcz wstrząsy społeczne w bliskiej przyszłości. A co dalej w sytuacji zagrożenia wojennego, to strach pomyśleć. Bo może taki jest cel. My mamy wojnę za wschodnią granicą, a Donald Tusk chyba celowo podpala Polskę i demonstracyjnie pokazuje, że oczywiście ma bardzo dużą determinację, żeby swoich politycznych rywali zwalczyć i prawem, ale i lewem.
No i jeśli taki jest cel, no to są niesamowicie szkodliwe działania, czyli doprowadzić do chaosu w Polsce, chaosu prawnego, konfliktu społecznego, politycznego, destabilizacji na różnych poziomach, no i że to niby wtedy wpadnie Polska jak śliwka w kompot w te nowe superpaństwo europejskie. Może i taki jest cel, nie wiem, ale jeśli tak, to jest to działanie bardzo niebezpieczne w sytuacji zagrożenia wschodniego i nie tylko wschodniego. Natomiast no, oczywiście może to się zrobić w ten sposób, że to się odbije w drugą stronę, że jednak ten obóz tak radykalnie zmieniający rzeczy, no proszę zwrócić uwagę, my już wiemy po odmowie zapisów w KRS, że działania ministra Sienkiewicza, te pierwotne w stosunku do TVP i mediów publicznych były nielegalne. No więc to jest działanie pozaprawne, więc w tym znaczeniu to nie jest tylko tak, że to póki co obejdzie elektorat PiS-owski, ale za chwilę będzie to dotyczyć szerszych warstw społecznych. Czy uda się po 8 latach jednak innych rządów, tworzenia jednak innych elit też społecznych, po prostu pięścią zawrócić koło historii do 2015 roku, ja wątpię. Przy czym no, rzeczywiście państwo wprowadzamy w stan takiego rozdygotania, że ciężko będzie myśleć o wspólnych działaniach, choć przecież one muszą być wspólne w sferze obronności, w sferze usamodzielnienia Polski na arenie międzynarodowej, podmiotowienia wielkich projektów gospodarczych. To wszystko w ogóle nie jest dyskutowane. Są dyskutowane teraz takie kwestie, kogo tam skąd wyrzucić lub kogo zamknąć do więzienia. I na tym to polega. Zaczęliśmy już rozmowę od takiego politologicznego opisu tych mniejszych koalicjantów, od Szymona Hołowni, a PSL. Na ile jest tak, że... Bo były analizy. Ta koalicja jest niestabilna, ta koalicja jest wielonurtowa. Donald Tusk powiedział w swoim expose: nie, my jesteśmy jak zwarci, to potrwa 4 lata i nie miejcie wrażeń. Na konferencji 8 stycznia prasowej powiedział: koalicja działa jak jedna pięść. Wydaje się, że tak, że tutaj wszystkie, nie ma żadnych różnic. Koalicja w zasadzie jest tak, jakby była wybrana z tej słynnej, mitycznej jednej listy. Nie ma odcieni, jest rząd Donalda Tuska, jest rząd, który jest jednorodny i nie ma żadnych wątpliwości, karnie idzie za wodzem. Co do Hołowni to już powiedziałem. Co do Kosiniaka-Kamysza, on siedzi względnie cicho. W sumie tam nic nie podjął jakichś decyzji, przynajmniej póki co tak dramatycznych i krytycznych jak Hołownia. Ale jest tak rzeczywiście też prasowany w tym wszystkim. Z jakiegoś powodu, trudno powiedzieć, jakichś osobowościowych, psychologicznych rzeczy, Kosiniak-Kamysz się absolutnie tu poddaje Tuskowi i jest raczej taki bezwolny w tym wszystkim, tylko no nie hałaśliwy póki co. Natomiast to przyszłość tej koalicji będzie dwoma rzeczami warunkowana. Po pierwsze, oczywiście reakcją społeczną, bo dzisiaj czy jutro będzie protest, myślę, że stosunkowo duży. Napięcie wśród wyborców PiS-owskich jest ogromne, ale myślę, że pewne rozczarowanie trzeciej drogi też się pojawia. To znaczy pewien wstyd, że tu miał być spokój i pokój, a mamy do czynienia z potęgującą się z dnia na dzień wojną domową. Więc tu mogą być straty, w sensie, i to o tym będzie w dużym stopniu, będą pokazywać wybory kwietniowe i czerwcowe, czyli samorządowe i europejskie. Natomiast kolejna sprawa to jest ta, czy Tusk na pewno, bo tu są różne spekulacje, rzeczywiście 4 lata wytrzyma w tym układzie, czy on narobiwszy bałaganu, nie pojedzie właśnie do tej Brukseli, tak jak wielu się wydaje, a wtedy no to ta koalicja może nie przetrwać. Bo proszę teraz mi znaleźć, kto może być następcą Tuska, który to sklei. Budka, Leszczyna, nie wiem, Jachira, no możemy sobie wymawiać różne nazwiska, Sienkiewicz, a może Sikorski, no przecież to wszystko jest niemożliwe, więc zobaczymy. Natomiast no, faktem jest, że w sytuacji wojny u granic doprowadzić do takich napięć społecznych i politycznych wewnątrz kraju, zafundować taką mini wojnę domową,
to jest rzecz skrajnie nieodpowiedzialna. To jest rzeczywiście granie z losem Polski. To jeszcze na koniec, jaki jest plan? No bo byliśmy tutaj w Brukseli, ale jakoś trzeba rządzić. Wydaje się, że rząd Donalda Tuska mało się skupia na jakichś działaniach prorozwojowych, że o czymś mówi, to raczej mówi o tym, że zaczął pracę, będą konsultacje, będą pomysły. Tak wyglądało poprzednie posiedzenie rządu w kampanii. To nieraz słyszeliśmy, że jest 100 konkretów na 100 dni, że pieniądze będą automatycznie i że te projekty ustaw już są. No, tymczasem rząd, na przykład w ostatni wtorek, pracował nad informacjami, znaczy pracował nad informacjami ministrów, nad założeniami, tak jakby tych projektów ustaw nie było i może kiedyś będą, a cała para rządu idzie w zwalczanie opozycji do niedawna rządzącej. Czy to jest taki sposób na działanie, który zyska przychylność Polaków? To będzie trudno w tej chwili powiedzieć, ale czy jest z historii, czy takie rządy, które no jakoś mniej się skupiały na gospodarce, a bardziej na czystej polityce związanej jako walka z formacją przeciwną, zyskiwały sukces i mogły trwać długo. Myśmy mówili w czasie kampanii wyborczej, że poza antypisem to tam nie ma żadnego pomysłu. Znaczy, no, przecież nie mówimy o jakichś wydatkach socjalnych, społecznych, no bo te przecież PiS robił, czy tam podwyżkach płac tu i ówdzie, no to nie jest program, to nie są rzeczy, które są strategicznie istotne. Tusk rzeczywiście co najwyżej rozważa, konsultuje, audytuje, czy elektrownie atomowe, czy centralny port komunikacyjny, czyli kontynuacja tego, co PiS. Gdybyśmy się zapytali, co ten rząd chce, nie to zrobił, albo czy ma już projekty ustaw, ale co chce zrobić takiego naprawdę przełomowego, no to konia z rzędem temu, kto to wie. No, rozliczyć PiS, czyli w tym sensie mścić się na PiSie, to tak. I tu jest konsekwentny. Nic poza tym. Jak długo takie coś może trwać, to trudno powiedzieć. Na pewno nie tę kadencję. Po jakimś czasie to wszystko się znudzi i stanie się wręcz takie uciążliwe. Tak jak Hołownia i jego bonmoty będą uciążliwe. No, jak on teraz będzie sobie te śmieszki robił w Sejmie, kiedy... No właśnie, może sobie będzie robił, bo nic sobie nie będzie robił z sytuacji i dalej będzie śmieszkował. Także po to się domyka też układ medialny, żeby można było w ogóle przejść nad rzeczywistością do porządku dziennego i już tylko żyć w wirtualnej rzeczywistości, żeby istotna część elektoratu, kluczowa, może nawet większość elektoratu, była szczęśliwa. Ale proszę zwrócić uwagę, że to nie jest możliwe dzisiaj przy tych nawet mediach. Już ogrom widzów TVP Info przeszło do Republiki. Jest internet, są różne rzeczy i w pewnym momencie, jeśli jest taki konflikt, a on już nie dotyczy tylko elit. Ten konflikt jest, strasznie emocje ludzkie są podniesione, więc w takiej sytuacji dowcipkowanie będzie bardziej irytujące niż prawda zachwycające, bo on myślał, że będzie po prostu, że polityka to są Twittery, to są prawda podcasty i tam różne takie rzeczy. No to tu się już rzecz skończy, no przecież... Przecież w sensie prawnym podważana będzie legalność podejmowanych ustaw w sytuacji wyeliminowania mimo wyroków sądów, bo przypomnijmy, tutaj jest kwestia też wyroków Trybunału Konstytucyjnego, wykluczenia dwóch posłów z Sejmu, zasadniczo bezprawnego. No więc co firmuje Hołownia? On po prostu staje się zakładnikiem już w tej chwili Tuska i przyszłości tej koalicji, bo jeśli nie, no to przecież stanie przed Trybunałem Stanu, a być może stanie przed sądem normalnym. I wtedy pytanie, czy on jest takim kozakiem, jak powiedzmy Kamiński czy Wąsik, którzy przynajmniej niektórzy mieli powiedzmy i przeszłość więzienną w czasach stanu wojennego czy w czasach komunistycznych, więc są ludźmi twardymi, no to się wtedy okaże, czy to jest taka zabawa. No więc w tym znaczeniu to myślę, że Hołownia już miał swoje 5 minut, nie mógł je przedłużyć, ale to musiałby się opierać Tuskowi w sytuacji, kiedy mu uległ, jest jego zakładnikiem, a Tusk będzie prowadził dalej wojnę, więc Hołownia będzie musiał to jak gdyby akceptować.
sekundować temu wszystkiemu, a potem jak nie ma różnicy między trzecią drogą, między Hołownią a Platformą, to z jakiego powodu wyborca miałby głosować nie na Platformę, ten antypisowski wyborca, tylko głosować na trzecią drogę? Trzecia droga jest tylko nazwą, pustą, w środku pustą nazwą i pewnym marzeniem Polaków, żeby nie skończyć z tym konfliktem PO-PiS. No to w jaki sposób ten konflikt jest skończony przez tę koalicję? Nie jest, jest rozgrzewany i o to chyba ma chodzić. To jeszcze na koniec pojawiają się takie diagnozy posłów Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli to będzie tak trwało jak do tej pory, no to, to w takim wypadku wiosna będzie nasza, ale nie wiem, czy sympatie wyborcze zmieniają się tak szybko. Nie, no to wiadomo, że radykalnie nie. Pytanie, czy dokona się korekta. To znaczy, jeśli PiS w wyborach samorządowych utrzymałby stan posiadania, który ma do tej pory, mniej więcej w tych województwach, to by oznaczało, że tendencja się zmieniła, no bo w wyborach parlamentarnych stracił. To nie może, nie będzie się dokonywać, jeśli już na takim kontekście, że będą jakieś wielkie przejścia, prawda, transfery tutaj, czy elektorat będzie przechodził z jakiejś tam koalicji tej na PiS, tylko mi chodzi o, może nastąpić pewna demobilizacja tego elektoratu, który w tak dużej masie poszedł do wyborów parlamentarnych, i to może zmienić proporcje. A jeśli się coś zmieni, znaczy jeśli PiS by utrzymał to, co ma, to będzie to sygnał dla obozu władzy, że trzeba się zatrzymać, że nie można po prostu niszczyć wszystkiego, by łamać prawa i przejmować bez podstaw prawnych różnych instytucji, bo kolejne wybory euro już mogą być jeszcze gorsze. Jeśli natomiast rzeczywiście oni pójdą i będą triumfujący, mówię o tej koalicji obecnej, no to wtedy będziemy mieć jeszcze z większą eskalacją wojny domowej w Polsce. No i zobaczymy. Dokąd nas to zaprowadzi? O czym mówił profesor Mieczysław Ryba, politolog katolicki Uniwersytet Lubelski. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. I do usłyszenia.